Bill ma w swojej kolekcji 198 kulek. Dokupił do tego jeszcze 44 kulki, ale rok później stwierdził, że ma już dosyć tych kulek i zdecydował się je rozdać koleżankom i kolegom z klasy tak równomiernie, jak tylko się da. Bill chodzi do klasy matematycznej, w której jest jeszcze oprócz niego 31 uczniów. Ile kulek w przybliżeniu dostanie każdy z uczniów? Fakt, że mamy tu słowo w przybliżeniu oznacza, że nie musimy podawać dokładnej odpowiedzi. W przybliżeniu oznacza, że nie obliczymy dokładnie, tylko będziemy szacować, czyli podamy odpowiedź mniej więcej. Że możemy przybliżyć te liczby trochę na potrzeby obliczeń, żeby obliczenia były trochę prostsze. No to zróbmy tak. Bill miał na początku 198 kulek. Spróbujmy może zaokrąglać to wszystko do najbliższych dziesiątek. Będzie łatwiej. 198. Jeżeli chcemy zaokrąglić do najbliższej wielokrotności 10, to patrzymy na pozycję jednostek. Na miejscu jednostek mamy ósemkę. Jeżeli na miejscu jednostek jest cyfra równa 5 lub większa od 5, to zaokrąglamy w górę. Do najbliższej wielokrotności dziesiątki, większej niż nasza przybliżana liczba. Najbliższa wielokrotność 10 powyżej 198 to 200. To też przy okazji jest najbliższa wielokrotność setki, gdybyśmy chcieli zaokrąglać do setek. Czyli 198 równa się w przybliżeniu 200. Ten pofalowany znak równości oznacza, że coś się równa w przybliżeniu, że jest z grubsza równe, mniej więcej równe. Ok, z tym zaczął, kupił jeszcze 44, a 44 jest w przybliżeniu równe. Jeżeli znowu chcemy zaokrąglić do najbliższej dziesiątki, to znowu patrzymy na pozycję jedności: czwórka jest mniejsza niż 5. Więc zaokrąglamy do najbliższej wielokrotności 10 mniejszej niż 44, czyli zaokrąglamy do 40. Najbliższa wielokrotność 10 w dół to 40. No to teraz możemy policzyć, ile miał kulek w momencie, kiedy je zaczął rozdawać. Mamy dwie przybliżone liczby kulek i możemy je dodać. 200 dodać 40 równa się 240. Miał w przybliżeniu 240 kulek zanim zaczął je rozdawać. Teraz możemy zapytać, ilu uczniom chciał je rozdać. Wszystkich uczniów jest 31. Ale znowu możemy to przybliżyć do najbliższej wielokrotności dziesiątki. Zaokrąglimy w dół do 30, bo na pozycji jedności jest jedynka, a jedynka jest mniejsza od 5, więc zaokrąglamy do najbliższej pełnej dziesiątki poniżej 31. Równa się w przybliżeniu 30. No to w takim razie, jeżeli mamy około 240 kulek i chcemy je rozdać około 30 uczniom, to każdy z nich dostanie około 240 podzielone na 30. Pamiętajcie, że to jest przybliżenie, to nie jest dokładna wartość. Ile to jest 240 podzielone na 30? Możemy sobie oznaczyć wynik tego dzielenia, że to jest k kulek na jednego ucznia, i widzimy, że innym sposobem opisania takiego dzielenia jest że k razy 30 musi się równać 240. k to przybliżona liczba kulek na ucznia. Ile to jest k? Można to policzyć na kilka sposobów. Możemy na przykład przyjrzeć się tabliczce mnożenia dla 30, czyli kolejnym wielokrotnością 30, 30, 60, 90. Jak widzicie, to bardzo podobne do wielokrotności trójki. Mamy tylko dopisane 0 przy każdej liczbie. Wielokrotności trójki są w tych liczbach na pozycji dziesiątek, a na pozycji jedności wszędzie jest 0. Jedziemy dalej. 120, 12 i 0, 150, 180, 210, 240. Czyli 240 to jest 30 razy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli 240 równa się 30 razy 8 albo 8 razy 30. 30 razy 8 i 8 razy 30 to to samo, daje taki sam wynik. Czyli liczba kulek, które każdy z uczniów dostanie, w przybliżeniu wynosi 8, czyli k równa się 8. Odpowiadamy, że każdy z uczniów dostanie w przybliżeniu 8 kulek. I pamiętajcie, że to przybliżenie to nie jest dokładna liczba kulek, które każdy z nich dostanie. Każdy z nich dostanie mniej więcej 8 kulek. Moglibyśmy się pokusić o trochę dokładniejsze obliczenia. Gdybyśmy na przykład nie chcieli zaokrąglać tych liczb, 198 i 44, to możemy je po prostu dodać. 8 dodać 4, równa się 12. 1 dodać 9, dodać 4, równa się 14. 1 dodać 1, równa się 2. Dokładna liczba kulek, które ma Bill, wynosi 242. Czyli dosyć blisko naszego przybliżenia, dosyć blisko 240. 240 okazało się dobrym przybliżeniem. Gdybyśmy teraz chcieli dalej obliczać dokładnie, moglibyśmy podzielić 242 przez 31, ale wygląda to dzielenie na zbyt bolesne i na szczęście nikt tego od nas nie wymaga. Wystarczy, że obliczymy ilość kulek w przybliżeniu, dlatego podzieliliśmy przez 30. Otrzymaliśmy w wyniku 8. Jeszcze jedna mała dygresja mi się nasunęła. Zauważcie, że mamy tu dzielenie dwóch wielokrotności dziesiątki. 240, 0 na końcu, dzielimy przez 30, 0 na końcu. Otrzymujemy w wyniku 8. Jeżeli pominiemy sobie te zera i podzielimy 24 podzielone na 3, to w wyniku też otrzymamy 8. Możemy to uogólnić i powiedzieć, że jeżeli dzielimy coś 10 razy większego przez coś 10 razy większego, to otrzymujemy ten sam wynik. Tak czy inaczej, każdy z uczniów z grubsza licząc, czyli w przybliżeniu, otrzyma 8 kulek.